Kazimierzu Rzeszu, najlepszej Żywogowski. Szanowni Państwo, Krzysztofa Noc nie widziała się tak sama z siebie. To zaczęło się od rzeczy małych, jak kolega wspomniał. Od przycinek, kogoś wyśmiewanie. Zaczęto szukać sobie wroga. I najbardziej bolące jest to, że to się stało, dzieje teraz w naszym kraju, że w kraju, gdzie byliśmy narodowością wielokulturową, gdzie każdy mógł żyć swobodnie, u nas zaczyna się o tych sprawach zapominać. W kraju, gdzie wiele milionów Polaków jest na emigracji, którzy wyemigrowali tylko po prostu dla lepszego bytu, dla pracy, w tej chwili stajemy się antyemigrantami. Ci ludzie też poszukują lepszego bytu, lepszej pracy. Czym się różni Syryjczyk, który szuka chleba, od Polaka, który w latach za komuny wyjechał, czy wyjechał zaraz po wojnie, wyjechał za chlebem? Czym się różni? Niczym. My się tacymi samymi ludźmi. Świat jest różnorodny, dlatego jest piękny. Musisz o tym pamiętać. Musimy się uczyć tolerancji, uczyć naszych dzieci tolerancji, naszych wnuków. Bo tylko dzięki tej tolerancji ten świat jeszcze istniał. Jak jest tolerancja, nie ma wojen. I tutaj był kiedyś dom starców. Stąd wywieziono około 200 Żydów, którzy ostatni zostali zamordowani w lutym 1943 roku. Ostatnia czwórka Żydów. Wywieziono ich po wszystkich obozach. Dokładnie historia nie mówi, gdzie zginęli. Jeden z obozów był obóz Kołomińska. Tutaj spotykamy się już po raz drugi i myślę, że za rok spotkamy się również, żeby uczcić ich pamięć. Pamięć przede wszystkim to, czym była ta Noc Kryształowa. To była właśnie efektem mowy nienawiści. Bo wszystko zaczyna się od mowy nienawiści. Dziękuję.